Słuchajcie, przyjechaliśmy do warsztatu, w którym jest właśnie robiony mój Mustang. Tak jak obiecałem wam, chcę wam dzisiaj pokazać postępy z pracy. Wow, robota idzie. Takie już przez drżę się, no. Bo to Tomasz, nie? Tomasz. Mam uszkodzony zamek i muszę ten zamek wymienić. To jest z tylnej klapy, no i oczywiście podstawa akumulatora idzie do wypiaskowania i do pomalowania. Na czarno? Na czarno. Na czarno. Bardzo długo czekaliśmy na części, a dzisiaj akurat jeszcze musieliśmy i długo czekaliśmy na tą część, która łączy przednią górną blachę z dolnym grillem i łączy chyba grill, więc bez części blacharze po prostu stoją. I moja właśnie w tym jakby rola, żeby dostarczać wszystkie części blachy na bieżąco, wtedy prace trwają bardzo długo, bardzo szybko i nie ma długich przestoi. No ale mimo to auto i tak jest w bardzo szybkim tempie robione, bo ten odcinek, który teraz robimy, byliśmy raz, wcześniejsze ujęcia są z pierwszej wizyty, teraz przyjechałem jeszcze raz i te ujęcia są już robione, bo jest zdecydowany postęp prac. Dużo rzeczy zostało odkrytych, specjalną farbą i specjalnym środkiem zabezpieczone, to się nazywa chyba Corina, czy Fluidol. Nie wiem, ale mimo to jeszcze dużo rzeczy wychodzi, których na wizji lokalnej przy pierwszym zetknięciu chłopaków z samochodem nie było widoczne. No ale to nic, dużo rzeczy jeszcze muszę kupić do zawieszenia i już mam te rzeczy zrobione, niektóre, które są możliwe od wypiaskowania, a niektóre są jeszcze do kupienia, więc jakby jeszcze jest o tyle roboty. Ale jak widzicie, postęp jest duży. Wyszliśmy praktycznie z rozwalonego przodu i tyłu, mamy wszystko poskładane, więc teraz tak naprawdę tylko malować, pachlować, składać, no a przede wszystkim składać, a potem. Mam jeszcze problem z przewodem, który jest tutaj w dachu, jest to taki malutki przewód, który to jest hydrauliczny, ciśnieniowy przewód, który podnosi dach. Widzicie, dachu nie ma. Ten dach został zdjęty całkowicie, żeby dostać się do wszystkich elementów z tyłu, bo wiecie co, samochód był granatowy. Widać, że jest po prostu był granatowy, no ale my doprowadzamy to wszystko do jednego koloru, no nie z numeru VIN, bo po numerze VIN, jak ktoś pisze, to jest faktycznie granatowy. Będzie czerwony.
chyba że wy stwierdzicie, że podoba wam się inny. Może zróbmy ankietę taką. Jaki kolor? Czerwona wiśnia? Czy taka czerwień meksykańska? Czy może niebieski? Czy może... No właśnie, trzy kolory. Głosujemy. O właśnie, piszcie w komentarzach, jaki kolor, na jaki kolor byście pomalowali Mustanga, jakbyście byli na moim miejscu. No, słuchajcie, wiśnia, taki jak jest oryginalny tutaj był wcześniej, niebieski z pasami, albo meksykańska czerwień. Piszcie w komentarzach, jak chcę wiedzieć, jaki byście kolor wybrali. O, części. Wychodzą części. No, ja się z wami już żegnam, za was zachęcam do tego, żebyście polajkowali lub zasubskrybowali mój kanał, o ile jesteście nowi na moim kanale. Jeżeli wam się to oczywiście podoba. No cóż, strzała.